Do tej pory to Doda jako producent kreatywny zajmowała się promowaniem filmu Dziewczyny z Dubaju. Teraz jednak to Emil Stępień opublikował nowy, główny zwiastun filmu. Więcej o aferze wokół dziewczyn z Dubaju przeczytacie na stronie głównej Gazeta.pl. Dziewczyny z Dubaju. Emil Stępień pokazał główny zwiastun filmu. Doda niedawno na Insta Stories zdradziła, że pracuje nad głównym zwiastunem filmu Dziewczyny z Dubaju. Zastanawiała się nawet, jaką muzykę wybrać do materiału promującego produkcję i pytała o Radę Panów. W sieci pojawił się jednak już główny zwiastun filmu. Ku zaskoczeniu wszystkich opublikował go Emil Stępień. Potwierdził również, że Dziewczyny z Dubaju będą miały premierę 26 listopada, wcześniej mówiono o 22 listopada. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy. Przepych, luksus i wielkie pieniądze mają swoją cenę. Przedstawiamy nowy zwiastun Dziewczyn z Dubaju. Główny zwiastun Dziewczyny z Dubaju. Film w kinach od 26 listopada czytamy. Dotąd mąż Dody nie angażował się w promocję Dziewczyn z Dubaju. Nie wiadomo, jak na taki stan rzeczy zareaguje Doda. Byli małżonkowie są wszak skonfliktowani. Rabczewska raz po raz publikuje w sieci prywatną korespondencję z, jeszcze, aktualnym mężem, który ostatnio miał zablokować jej możliwość dokonania ostatecznego montażu i skrócenia filmu do 2 godzin. Artystka uważa, że Stępień nie miał prawa tego zrobić, ponieważ ma tyle samo udziału w spółce, która produkuje film, co ona. W rolach głównych oglądać będziemy mogli Paulinę Gałązkę, Kasię Sawczuk, Olgę Kalicką oraz Katarzynę Figurę.